Dziś porównamy dwie podobno najlepsze smart opaski do 250 zł. Będą to Xiaomi Redmi Band Pro oraz Huawei Band 7. Pierw zaczniemy od tego, co mamy w zestawie. W Xiaomi otrzymujemy smart opaskę, ładowarkę magnetyczną oraz instrukcję obsługi. Dokładnie tak samo jest w Huawei, gdzie mamy smart opaskę, ładowarkę magnetyczną oraz instrukcję obsługi. Już na start możemy zauważyć ciekawą rzecz. Mianowicie Huawei do czarnej opaski dodaje białą ładowarkę, a Xiaomi do czarnej opaski dodaje czarną ładowarkę. Warto wspomnieć, że nie jest to stricte ładowarka, a sam kabel do ładowania zakończony z łączem USB. Same opaski są do siebie bardzo podobne, lecz nie identyczne. Xiaomi jest bardzo kanciasty, wykończony czarnym matowym tworzywem, natomiast Huawei wykonany jest z włókna polimerowego i prezentuje się naprawdę niebo lepiej. Boki są zaokrąglone, a sam Pasek został jakby wtopiony w korpus, a w Xiaomi widać to odcięcie paska od korpusu. Huawei posiada jeden fizyczny przycisk do włączania oraz budzenia urządzenia. W Xiaomi jakichkolwiek przycisków brak. Więc jak można włączyć opaskę Xiaomi? Wystarczy podłączyć ją do ładowania. Włączy się wtedy i będzie działać, dopóki się nie rozładuje. Kolejna różnica to paski i ich zapięcia. W Xiaomi mamy standardową opaskę jak w Mi Bandach. Wykonana jest z gumy i jest nawet wygodna. Opaska Huawei jest dużo bardziej śliska niż w Xiaomi. Dodatkowo ma zapięcie jak w zwykłych zegarkach, więc przypadkowe odpięcie się opaski jest ograniczone do minimum. Obydwie opaski mają taki sam rozmiar i rozdzielczość ekranu, więc 1,47 cala oraz rozdzielczość 368 na 194 piksele. Ekran Xiaomi to AMOLED, natomiast Huawei Full View AMOLED. Xiaomi posiada takie czujniki jak akcelerometr, pulsometr, światła, żyroskop czy czujnik natlenienia krwi. Natomiast Huawei posiada ich troszkę mniej. Posiada akcelerometr, pulsometr, SPO2 oraz żyroskop. Więc jak chodzi o zestaw czujników, to Xiaomi przoduje. Dalej mamy oprogramowanie. W Xiaomi jest to Mi Fitness. Na pierwszej stronie możemy zauważyć, ile przeszliśmy dystansu, nasz sen, tętno, kroki, kalorie. Dalej mamy oczywiście treningi Nasze urządzenie oraz możliwość jego personalizacji oraz profil. W Huawei aplikacja nazywa się Huawei Zdrowie. Również mamy ogólny zapis tego, ile przeszliśmy, nasze cele, sen, SPO2, ciśnienie krwi. Dalej mamy ćwiczenia, zakładkę z naszym urządzeniem oraz możliwość jego personalizacji. Czyli reasumując, wszystko, co potrzebne w smartopasce, ma jedna, jak i druga opaska. Jak chodzi stricte o używanie na co dzień. Opaska Xiaomi nie ma obecnie żadnych tarcz, które by mi się podobały. A te co są dostępne są mega średnie. Opaska wybudza się po podniesieniu nadgarstka, a poruszanie się po systemie to przesuwanie góra-dół lub na boki. Opaska pokazuje powiadomienia, mierzy tętno, stres, cykle miesiączkowe, pokazuje pogodę. Można dzięki niej sterować muzyką czy robić zdalnie zdjęcia. Opaska Huawei to odrębny świat. Tarcz jest bardzo dużo, z czego jest wiele naprawdę ładnych. Niestety jest haczyk. Te ładne tarcze najczęściej są płatne co prawda kilka złotych, ale nadal płatne. W przypadku Huawei od góry mamy szybkie ustawienia, od dołu powiadomienia, a przesuwając w bok mamy tętno, SPO2, pogodę czy dzienne cele. Do menu wchodzimy naciskając boczny przycisk. Jak chodzi o baterię, to w obydwu przypadkach mowa tutaj o około 14 dniach pracy. Przy włączonych wszystkich opcjach robi nam się około 8-9 dni, a przy oszczędnym korzystaniu, bez ciągłego pomiaru pulsu, dojdziemy do około 18 dni. Reasumując, czy warto wybrać Redmi, czy jednak lepszym wyborem jest Huawei? Według mnie lepszy będzie Band 7 od Huawei, ze względu na budowę i wygląd, który sprawia, że opaska wydaje się być dużo droższa oraz tarcze, których jest pełno i są dużo ładniejsze w porównaniu do opaski Redmi Band Pro. Zatem w czym góruje Band od Xiaomi? Na pewno większą ilością czujników oraz większą ilością trybów treningowych. Jak chodzi o baterię czy ekran, no to mamy remis. A wy co sądzicie o przedstawionych opaskach? Lepiej wybrać Huawei czy Xiaomi? Piszcie w komentarzu, jeśli ktoś ma którąś z opasek i podzieli się swoimi spostrzeżeniami, to dam mu serduszko. Dzięki za obejrzenie. Jeśli materiał się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. No i do następnego odcinka. Cześć!